Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o pięciu ewolucjach, o różnych sposobach rozumienia tego słowa. Zapraszam. Ewolucja to myśl, to idea, która porusza bardzo wielu. Już na samym początku chciałbym zaznaczyć, zgodnie z tym, co mówiłem już wcześniej w materiale o ewolucji i tradycyjnej nauce Kościoła, gdzie komentowałem Piusa XII, co do zasady teoria ewolucji w większości swoich form nie jest dla katolickiej teologii jakimś zagrożeniem, czymś, z czym katolicka teologia musiałaby walczyć. Tak jak Pius XII wyjaśnia, jesteśmy zobowiązani przyjmować, wierzyć, że Pan Bóg stwarza ludzką duszę, natomiast w jaki sposób doszło do powstania, w jaki sposób Pan Bóg stworzył ciało pierwszych ludzi, tego ostatecznie dokładnego procesu nie znamy, tego nie wiemy i jak najbardziej jest dopuszczalne, aby przyjmować za możliwe, że w tym celu Pan Bóg posłużył się już istniejącą materią ożywioną, czyli ciałem jakiegoś innego stworzenia. To jest niewykluczone i można to badać, należy to badać. Tyle Pius XII. A więc co do zasady, sam fakt istnienia ewolucji w tej czy w innej formie nie jest z punktu widzenia Kościoła jakąś rzeczą niebezpieczną dla wiary. Natomiast jak wiele odkryć naukowych i to odkrycie naukowe posłużyło niektórym do tego, żeby atakować teologię, a teraz już nie potrzebujemy Stwórcy, bo już wiemy, że organizmy żywe powstają w ten i w ten sposób. No właśnie, pytanie brzmi, czy wiemy, jak powstają? I dwa, drugie pytanie, czy to cokolwiek zmienia w samej teologii? Myślę, że na początku już zdradziłem tą myślą Piusa XII, że ostatecznie nie ma w tym dla teologii nic zdrożnego, nic szczególnie niebezpiecznego, choć oczywiście jest to teren, po którym się tutaj poruszamy, dosyć taki śliski, niebezpieczny, no bo tam, gdzie chodzi o człowieka, o jego stworzenie, no to dotykamy przecież ksiąg objawionych, natomiast no to już jest kwestia magisterium, aby je wyjaśniać, aby przekazywać tą autentyczną interpretację. Magisterium w swoim jak najbardziej tradycyjnym głosie wypowiedziało się tutaj, że takie badania jak najbardziej są na miejscu i że nie ma w tym nic zdrożnego, żeby dopuszczać taką właśnie możliwość. Nieuczciwym jest przeciwstawiać starsze dekrety magisterium temu, co Pius XII mówi, jakoby to było sprzeczne. Gdy Kościół dekretuje, że Pan Bóg stworzył wszystkie istoty materialne i niematerialne, to nie oznacza to w tej deklaracji, że niemożliwe jest, że Pan Bóg posłużył się tutaj jakiegoś rodzaju ewolucją. Już u świętego Augustyna można znaleźć pewną taką teorię ewolucji, to znaczy on zakładał, że pewne stworzenia, co do zasady, były zawarte w stworzeniu, ale rozwinęły się w jakiś sposób dopiero później. Tam nie było mowy o przechodzeniu jednego gatunku w drugi. Natomiast jest to jakaś forma, można by powiedzieć, takiej właśnie teorii ewolucji. I deklaracje uroczyste, deklaracje magisterium, że Pan Bóg wszystko stworzył, byty materialne i niematerialne, nie zaprzeczają bynajmniej temu, co Pius XII mówi. Dzisiaj natomiast kilka słów o książce, czy raczej z książki, czy Nauka pogrzebała Boga. Jest to książka, którą już cytowałem, Johna Lennoxa. Czy jest to książka idealna, tego zadeklarować nie jestem w stanie. Natomiast wiele bardzo ciekawych myśli można w niej znaleźć i jedną z tych myśli chciałbym się dzisiaj podzielić. Mianowicie autor zauważa,
moim zdaniem bardzo słusznie, że gdy mówimy o ewolucji, możemy mówić o bardzo różnych rzeczach. Ten rozdział nazywa się Natura i zakres ewolucji. Będzie to próba zdefiniowania, czymże ta ewolucja jest. Ten rozdział otwierają cytaty. Nic w biologii nie ma sensu, jeśli jest rozpatrywane w oderwaniu od ewolucji. Jest to cytat Teodosiusa Dobzhańskiego. Przepraszam, jeśli źle go wymawiam. Nie rozumiemy dobrze dużych innowacji ewolucyjnych. Żadnej nigdy nie zaobserwowano i nie mamy pojęcia, czy się właśnie dokonują. Nie ma też żadnych dobrych zapisów kopalnych takich innowacji. Robert Wesson z Uniwersytetu Stanforda. Dalej. Zdrowy rozsądek podpowiada, że teoria Darwina jest słuszna w skali mikro, a błędna jako wyjaśnienie całościowe. Króliki powstają z trochę innych królików, nie zaś z bulionu czy z ziemniaków. Kwestia, skąd się one wywodzą, stanowi nierozwiązaną jeszcze zagadkę, która jak wiele innych zagadek sięga skali kosmicznej. Przepraszam, to jest Sir Fred Hoyle, o którym już mówiłem w materiale Matematyka Ewolucji. Nie, tak się nazywa jego książka. Materiał chyba nazywał się Darwin versus Matematyka. Czy jakoś podobnie. Autor w tym rozdziale zauważa, że możemy tą ewolucję rozumieć na 5 różnych sposobów. Pierwszy sposób to jest po prostu zmiana. Ewolucja silnika spalinowego. Bez wspomnienia o jakiejkolwiek mutacji. Używamy słowa ewolucja w tym sensie. Drugie znaczenie to jest mikroewolucja, a więc są to minimalne mutacje, których przykładem są chociażby słynne dzioby u zięby zaobserwowane przez Darwina. Tutaj myślę, że warto przytoczyć krótki fragment a propos tego. Warto zauważyć w tym miejscu, że zmiany przeciętnej długości dziobów u zięb na Galapagos zaobserwowane podczas suszy w 1977 roku uległy odwróceniu po obfitych deszczach w 1983. A zatem wyniki badań Darwina ilustrują raczej rodzaj cyklicznych zmian spowodowanych doborem naturalnym, aniżeli trwałe udoskonalenie czy też trwałą zmianę. Mikroewolucja. Trzecie znaczenie to makroewolucja. Jest to coś innego niż mikroewolucja. To o tym też będziemy sobie jeszcze mówili, co to dokładnie znaczy coś innego. Chodzi tutaj o powstanie jakiejś nowej, złożonej struktury. Rozumiemy przez to innowacje na dużą skalę, powstawanie nowych organów, struktur, planów budowy, jakościowo nowego materiału genetycznego. Przykładem może być wyłonienie się struktur wielokomórkowych ze struktur jednokomórkowych. Makroewolucja wiąże się zatem z wyraźnym wzrostem złożoności organizmu. O mikro i makroewolucji jeszcze będziemy sobie mówili. Teraz czwarte znaczenie tego słowa, jak może ono być użyte, to jest po prostu sztuczna selekcja, a więc chów, hodowla sterowana przez człowieka, która może doprowadzić na przykład do wyodrębnienia nowej rasy psów albo zmodyfikowania poprzez sztuczny chów, sztuczną hodowlę jakiejś rasy psów. Piąte znaczenie to ewolucja molekularna. To znaczenie tego słowa najmniej chyba odpowiada znaczeniu ewolucja, natomiast warto je zauważyć. Niektórzy naukowcy twierdzą, że ściśle rzecz biorąc, ewolucja zakłada istnienie samoreplikującego się materiału genetycznego. Na przykład Dobzhański uważa, że skoro dobór naturalny wymagał mutujących replikatorów, wynika z tego, iż pojęcie prebiotycznego doboru naturalnego jest wewnętrznie sprzeczne. Niemniej terminu ewolucja molekularna używa się dziś powszechnie dla opisania powstania żywej komórki z materiału nieożywionego. Tego rodzaju termin może zaciemnić fakt, że ewolucja nie jest tu rozumiana jako proces darwinowski w ścisłym sensie tego słowa. To piąte znaczenie słowa ewolucja jest znaczeniem bardzo dziwnym. To znaczy w zasadzie jest to nowy rodzaj teorii samorództwa, czyli samoczynnego powstania istoty żywej z materii nieożywionej. Jest to znaczenie najbardziej problematyczne. Ja tutaj zacytuję teraz komentarz autora do tego rozróżnienia tych znaczeń. W świetle powyższych dwuznaczności dotyczących rozumienia ewolucji bardziej zrozumiałe stają się oskarżenia Levingtona i Dawkinsa.
Jeśli kwestionowanie ewolucji oznacza kwestionowanie jej w takim sensie, w jakim opisują to punkty pierwszy, drugi i czwarty, a więc pierwszy to po prostu ewolucja jako zmiana bez uwzględnienia mutacji, drugi mikroewolucja nieustannie obserwowana i czwarty, czyli sztuczna hodowla, wówczas oskarżenie o głupotę lub ignorancję nie jest bezzasadne. Jak powiedzieliśmy, nikt poważnie nie wątpi w prawdziwość mikroewolucji i zmiany cyklicznej jako przykłady działania doboru naturalnego. Może zatem łatwo dojść do nieporozumienia, zwłaszcza gdy ewolucja jest definiowana jako mikroewolucja. Kluczowe dla zrozumienia kontrowersji wokół ewolucji jest rozróżnienie pomiędzy mikro- a makroewolucją. Rozróżnienie, jak zauważa autor, krytykowane przez część naukowców, tych hura optymistycznych wobec teorii ewolucji. Oni twierdzą, że stworzenie nowych, dużych struktur, makroewolucja, jest po prostu mikroewolucją rozciągniętą w czasie. Czemu sprzeciwia się część naukowców? Tutaj na przykład słowa Roberta Wessona. Nie rozumiemy dobrze dużych innowacji ewolucyjnych. Żadnej nigdy nie zaobserwowano i nie mamy pojęcia, czy takie innowacje się właśnie dokonują. Nie ma też żadnych dobrych zapisów kopalnych takich innowacji. Zmiany mikroewolucyjne wynikające z mutacji i doboru naturalnego, przeciwnie, były i są obserwowane. Ostatnie zdanie jest już autora, a nie Wessona. Dalej autor cytuje Hendry i Kinison. Piszą, ewolucję często rozważa się w dwóch kategoriach, mikroewolucji i makroewolucji. Pierwsza, jak nazwa wskazuje, sugeruje małą ilość zmian, druga dużą. Trudność polega na tym, jak określić, gdzie powinna przebiegać granica między tymi dwiema kategoriami oraz na tym, czy reprezentują one te same procesy, aczkolwiek działające w różnej skali czasowej i czy ten podział jest w ogóle zasadny lub przydatny. Czy zdarzenia reprezentujące makroewolucję, duże zmiany morfologiczne lub specjalizację, to po prostu kumulatywny rezultat mechanizmów mikroewolucyjnych, mikromutacji, doboru, przepływu genów, dryfu genetycznego. Czy też makroewolucja wymaga jakościowo różnych mechanizmów? Spór dotyczący tych zagadnień ma długą historię, jest zawiły i czasami zaciekły. Autor pisze, jednym z niewątpliwych problemów jest to, że ekstrapolacja wyników obserwacji na to, co nie zostało zaobserwowane, jest zawsze ryzykowna. Scott Gibert, John Opitz i Rudolf Raff utrzymują, że mikroewolucja przygląda się jedynie adaptacjom dotyczącym przetrwania najlepiej przystosowanych, a nie pojawienia się najlepiej przystosowanych. Autor zauważa, że teoria, jakoby makroewolucja była tylko mikroewolucją rozciągniętą w czasie, nazwana jest gradualizmem i że ta teoria faktycznie wzbudza ogromne kontrowersje i że wokół niej toczy się ten najbardziej zażarty spór, jeśli chodzi o teorię ewolucji. Jeśli gradualizm ma rację, wtedy faktycznie proste, ślepe mutacje i dobór naturalny mogłyby wydać wszystkie gatunki. Jeśli natomiast nie jest to prawda, wtedy wciąż nie wiemy, jak z punktu widzenia takiego historycznego, z punktu widzenia biologicznego doszło do powstania wszystkich tych gatunków, które obserwujemy. Autor zauważa. Wybitnym biologiem, który na podstawie własnych badań doszedł do przekonania, że mutacje i dobór naturalny mają swoje granice i w rezultacie odrzucił neodarwinizm, był Pierre Paul Grasset, wykładowca Sorbony, przewodniczący Akademii Francuskiej i redaktor 28 tomów serii Traité Zoologique. Przepraszam, jeśli wymawiam to niewłaściwie. Teodosius Dobzhański, wybitny genetyk, darzył Pierre'a Grassego ogromną estymą i tak pisał. Można się z nim nie zgadzać, ale nie można go ignorować. Gdy idzie o wiedzę o świecie organizmów żywych, jest chodzącą encyklopedią. W recenzji pracy Grassego Dobzhański pisał, że jest to frontalny atak na wszystkie formy darwinizmu. Jej celem jest zniszczyć mit ewolucji jako prostego, pojętego i wyjaśnionego zjawiska i pokazać, że ewolucja to tajemnica, o której niewiele wiadomo i o której być może niewiele można wiedzieć. Grasset zauważa w swojej książce, że muszki owocowe zawsze pozostają muszkami owocowymi, pomimo hodowania tysięcy ich pokoleń i pomimo wszystkich wprowadzonych do nich mutacji.
W rzeczywistości okazuje się, że w trakcie tego procesu dość wcześnie wyczerpuje się zdolność do zmienności w obrębie puli genetycznej, które to zjawisko określa się mianem homeostazy genetycznej. Wydaje się, że istnieje granica niemożliwa do przekroczenia w hodowli selektywnej z powodu sterylności osobników lub wyczerpania się możliwości zmienności genetycznej. Jeśli istnieją granice, nawet co do zakresu zmian osiągalnego dla posiadających najlepsze umiejętności hodowców, wynika z tego wyraźnie, że możliwości selekcji naturalnej są jeszcze bardziej ograniczone. Nie dziwi zatem, że Grasset twierdził, iż mikroewolucja nie jest w stanie udźwignąć ciężaru, którym często się ją obarcza, czyli ciężaru wyjaśnienia powstania wszystkich gatunków istot żywych, które obserwujemy. Dalej autor pisze. Późniejsze badania na bakterii Escherichia coli potwierdzają to twierdzenie. W trakcie badań kolejnych 25 tysięcy generacji tej bakterii nie zaobserwowano żadnych rzeczywistych zmian innowacyjnych. Michael Bee, biochemik, zauważa, że do chwili obecnej zbadano ponad 30 tysięcy pokoleń Escherichia coli, co stanowi odpowiednik około 1 miliona lat w skali życia człowieka. Końcowy zaś rezultat jest taki, że ewolucja wytworzyła przede wszystkim dewolucję, chociaż pewne marginalne szczegóły niektórych systemów uległy w ciągu tych 30 tysięcy pokoleń zmianie. Bakteria wielokrotnie odrzucała fragmenty swego genetycznego dziedzictwa, łącznie ze zdolnością do wytwarzania niektórych cegiełek RNA. Najwidoczniej takie pozbywanie się wyrafinowanej, ale kosztownej maszynerii molekularnej pozwala bakterii zaoszczędzić energię. Nie powstało nigdy nic odznaczającego się chociażby w nikłym stopniu równą elegancją. Przykład Escherichia coli pokazuje nam, że ewolucji łatwiej przychodzi coś popsuć, aniżeli stworzyć. To spostrzeżenie pozostaje w zgodzie z wnioskami wynikającymi z obliczeń Hoyla. Jest jednym z dowodów, na które powołuje się Bee, twierdząc, że dobór naturalny i mutacja mają swoje granice. Autor dalej opisuje badania odporności na malarię i związane z tym mutacje i pisze. Mutacje te, jak pisze, słusznie uznano za jedne z najlepszych przykładów ewolucji w rozumieniu darwinowskim. Niemniej dowody pokazują, że istnieją radykalne ograniczenia co do skuteczności przypadkowych mutacji. Badania, o których pisze Behe, zaowocowały nieoczekiwanymi rezultatami. Procesy darwinowskie są niespójne i w dużym stopniu ograniczone. Walka drapieżnika i ofiary bądź pasożyta i gospodarza, często przedstawiana przez zwolenników darwinizmu jako wyścig zbrojeń, skutkujący po obu stronach nowymi środkami ataku i obrony, to w rzeczywistości cykl destruktywny, przypominający bardziej wojnę pozycyjną w okopach, gdzie warunki ulegają stopniowemu pogorszeniu. Jak zataczający się pijak z przepaską na oczach, który po kilku krokach potyka się i przewraca, podobnie ślepa, przypadkowa mutacja ma nikłe szanse w sytuacji, gdy udoskonalenie ewolucyjne wymaga czegoś więcej niż drobny kroczek. Ekstrapolując dane dotyczące ogromnej liczby pasożytów malarii, możemy z grubsza, aczkolwiek z dużą dozą pewności, oszacować granice ewolucji darwinowskiej dla wszystkich form życia na Ziemi w okresie kilku miliardów lat. Kończąc ten podrozdział, autor znowu cytuje Behe. Tak jak XIX-wieczna fizyka zakładała, że nośnikiem światła jest eter, podobnie dzisiejsza biologia darwinowska twierdzi, iż przypadkowe mutacje i dobór naturalny stworzyły skomplikowaną maszynerię komórki. Niestety, niemożność weryfikacji tej teorii utrudnia jej krytyczną ocenę, prowadząc do najdziwaczniejszych spekulacji. I chociaż chcielibyśmy, aby było inaczej, to w ciągu ostatnich 50 lat sama przyroda przeprowadziła bezlitośnie eksperyment będący biologicznym odpowiednikiem doświadczenia Michelsona-Morleya. Możemy go nazwać eksperymentem MH, ponieważ dotyczy malarii i wirusa HIV. Z siłą ognia miliard razy większą od tej, którą dysponują nędzne ludzkie laboratoria, eksperyment MH objął całą naszą planetę, by sprawdzić, czy przypadkowe mutacje i dobór naturalny są w stanie stworzyć jakąś składnie działającą biologiczną maszynerię. Nie stwierdził takiej możliwości. Kluczowa myśl w tym wszystkim jest taka. Nie stwierdzono, jakoby mikroewolucja przechodziła w makroewolucję. Wydaje się z tych obserwacji, które posiadamy, że mikroewolucja z racji, że jest ślepa,
robi jeden malutki kroczek w jedną stronę, później w drugą i później w trzecią i nic nie wskazuje na to, żadne obserwacje nie wskazują na to, żeby potrafiła robić kroczki w jedną stronę. Właśnie ze względu na ilość możliwości i jej ślepość. A więc tak, jak najbardziej mutacje są rzeczą, która nieustannie się dzieje i to z punktu widzenia obserwacji jest oczywiste. Natomiast nie obserwujemy żadnych konsekwentnych zmian, które mogłyby powoli, krok po kroku rozwinąć jakieś skomplikowane struktury. O tym tutaj mówi autor. I jak już wspomniałem, z punktu widzenia teologii katolickiej nie jest to jakoś szczególnie istotne. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest istotne, abyśmy wiedzieli, że teoria ewolucji to wciąż jest jeszcze piaskownica. To znaczy, że to jest wciąż jeszcze coś, gdzie ludzkość obserwuje, tutaj coś zrobi, tutaj coś zobaczy, tutaj z czymś się pomyli. Jest to rzecz wciąż jeszcze nie wyjaśniona do końca. O tym, o czym mówią wielcy naukowcy, którzy się tymi tematami zajmują, są tacy, którzy chcą od razu, jak tylko wyszła, to od razu chcą dowieść, że teraz Pan Bóg jest niepotrzebny, no bo my już wiemy, jak wszystkie organizmy powstały. Natomiast naukowiec, który po prostu patrzy na to, co jest, widzi te drobne kroki mutacyjne, ale w ogóle nie widzi, jakoby one się składały w jakiś spójny obraz rozwoju, ciągłego rozwoju, powstawania bardzo skomplikowanych struktur. Czasami w tych materiałach, gdzie mówiłem o ewolucji, pojawiało się pytanie, ale to co? To co ksiądz o tym myśli? Ja myślę o tym mniej więcej tak, jak to autor tutaj przedstawił, to znaczy uważam, że to, co zaobserwowaliśmy, czyli te drobne mutacje i dobór naturalny, nie są wystarczającymi wyjaśnieniami dla tego bogactwa życia, które obserwujemy. Jak to się stało, że one istnieją wszystkie właśnie w tych formach na sposób biologiczny? Ja tego nie wiem. To oczywiście, że wiem, że Pan Bóg wszystko stworzył. Natomiast jakimi procesami się Pan Bóg do tego posłużył, nie wiem. I z mojej perspektywy nie byłoby w tym nic zdrożnego, gdyby posłużył się w tym celu jakimiś procesami ewolucyjnymi. Natomiast moim zdaniem na chwilę obecną nie ma żadnych dowodów, że faktycznie mutacje i dobór naturalny mogły do tego doprowadzić. Przypadkowe mutacje, bo takich zawsze w darwinowskich teoriach mówimy. A więc moim zdaniem przypadkowe mutacje i dobór naturalny nie są wystarczającymi wyjaśnieniami tego bogactwa życia, które obserwujemy. I nie jest to tylko taka opinia laika. Również jest to opinia laika, bo w tej dziedzinie żadnym specjalistą nie jestem, ale bazuję tutaj, czy powtarzam tutaj opinię wielu naukowców, profesorów z najlepszych uniwersytetów na całym świecie. Czy to jest istotne dla teologii? Tak, w tym sensie, że dobrze jest wiedzieć, że to nie jest tak, że teraz katolicy to są jacyś zacofani i nie wiedzą, co się dzieje i nauka już wszystko wyjaśniła. Nie, warto wiedzieć, jak nauka błądzi, jak nauka się kręci, jak nauka wciąż jeszcze nie znajduje tych rozwiązań. I dla mnie to jest fascynujące, bo w ten sposób odkrywamy Boże stworzenie, odkrywamy, jak Pan Bóg ten świat stworzył i dla mnie to jest fascynujące, to poznawanie, jak te organizmy żywe się rozwijają i w tym sensie tak, to jest piękne, ciekawe, fascynujące i istotne. Istotne w tym sensie, żeby wiedzieć, jeśli ktoś stawia nam zarzut, że ewolucja już wszystko wyjaśniła, no to warto wiedzieć, że wielu najlepszych naukowców na świecie mówi, że nie. Ewolucja nam jeszcze w tej chwili nic nie wyjaśniła. Jest elementem układanki, ale jest to jeden element i wciąż jeszcze brakuje 90% tych elementów układanki, żeby zrozumieć, jak to faktycznie się rozegrało. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.